Witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu zorganizowanym przez Zespół Prasowy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Właśnie zakończyła się pierwsza część konferencji naukowej zatytułowanej Polityka historyczna państwa. Przypomnę, że jej gospodarzami są Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiane. Naszym pierwszym gościem jest pan dr Jan Wiśniewski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, a także wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, a także przedstawiciel Instytutu imieniem Świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość. Pan doktor. Witam serdecznie, witam Państwa. Pan doktor wygłosił referat dotyczący zaangażowania Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Fundacji Lux Veritatis w kształtowanie świadomości historycznej Polaków. Panie doktorze, bardzo proszę o krótkie podsumowanie swojego wystąpienia. Szanowni Państwo, większość z Państwa jest studentami, czy była studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Czasami podczas studiów często nie widzimy pewnych rzeczy, które są robione dla studentów, dla państwa. Często są one traktowane w pewien sposób jako taki dodatkowy obowiązek. To ma oczywiście pewien cel. Robimy różne rzeczy właśnie w celu pewnego waszego rozwoju. Ja przyznam się, że z wielką radością obserwuję rozwój niektórych osób, czy większości studentów, szczególnie od pierwszego do trzeciego roku, czy później jeszcze ewentualnie na studiach magisterskich. Naprawdę jestem dumny. Jestem dumny z tego, że łapiecie pewne rzeczy, które są tylko wspomniane i wy to rozwijacie i przekładacie na swoje życie, ale również na swoją działalność. Wspomniałem tutaj podczas mojego przemówienia, komunikatu właściwie, o tych waszych inicjatywach. I z wielką radością je przyjmuję, ponieważ one świadczą o tym, że nie jest wam to obojętne, to nasze życie, że wy macie własną inicjatywę, własne przekonanie i no, to myślę, że jest cenne. Tutaj wspomniałem podczas tego spotkania o waszej inicjatywie tego konkursu, który zaproponowaliście dla młodzieży. To jest bardzo interesujące i myślę, że też w ten sposób, wciągając młodych licealistów, nawet gimnazjalistów do takiej działalności, troszeczkę może nie dydaktycznej, nie naukowej, ale takiej działalności związanej z wychowaniem, wy naprawdę dużo osiągniecie i to będzie dla was duże doświadczenie. Też tak patrzę, jest kilka osób, które jest zaangażowanych nawet w działalność Związku Strzeleckiego. Naprawdę to świadczy też od waszej odpowiedzialności za dobro naszej ojczyzny, naszego kraju. Proszę, kontynuujcie. Wam i sobie też tego życzę. Dziękuję. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to krótkie podsumowanie. Natomiast teraz bardzo proszę dziennikarzy o zadawanie pytań. Aleksandra Mielewczyk, Radiowy Ekspres Studencki. Chciałam zapytać, z czego według doktora bierze się ta tendencja właśnie, że młodzi ludzie zaczynają się coraz bardziej interesować historią? I też właśnie, że studenci podejmują jakieś działania mające na celu właśnie taki rozrost działalności historycznej. Ciekawe pytanie. Wie pani co? Ja zastanawiałem się właśnie, skąd są te takie prądy, które teraz wzbudzają właśnie takie zainteresowanie wasze. Tutaj były wypowiedzi na przykład prezesa IPN-u, pana Szarka, którym stwierdzał, że bardzo ważną rolę odgrywa rodzina. Moi drodzy, wy jako młode osoby też wynieśliście pewne wartości z domów rodzinnych. I te wartości są bardzo ważne i godne kontynuowania. I myślę, że teraz
nie tylko w rodzinie się mówi o tych wartościach, ale również zwraca się baczniejszą uwagę w życiu takim publicznym. Rozumie pani? Właśnie, że to o tym się dyskutuje, o tym się mówi, o tym są rozmowy nie tylko w rodzinie, ale również wśród rówieśników. Są rozmowy, które powodują, że wy zaczynacie się interesować. Ja się nawet niektórymi rzeczami zaczynam interesować, bo jeżeli ktoś przychodzi z pewnym problemem, to staram się ten problem, czy tej osobie jakoś pomóc. To dla mnie też pewne nowum czasami jest, ale rzeczywiście to myślę, że to są też troszeczkę zmiany mentalne wśród nas. I wiecie co? Myślę, że zachłysnęliśmy się taką wolnością na początku XXI wieku. Ale wolność oczywiście jest piękną rzeczą. Taka osobista nawet. Ale teraz jest taki nawrót do tego, żeby wykorzystywać tą wolność, trzeba mieć taką podstawę, takie korzenie, taki fundament. Wracanie do tradycji. To właśnie w waszym przypadku jest widoczne. Wy często się zastanawiacie o przeszłości mojej rodziny. Mój dziadek był tam, mój wujek walczył tu, moja mama robiła to i to. Rozumiecie? To jest tożsamość, to jest ważne. W zmieniającym się świecie czasami właśnie to jest ta podstawa, która daje pewne wartości, pewne zasady. Wybaczcie, ja tak patrzę trochę inaczej. Często będąc na wykładach za granicą, znając moich przyjaciół, szczególnie w Czechach, właśnie mówiono, że ja jestem takim konserwatystą, mam takie jakieś dziwne zasady, ale wiecie co, rzeczywiście ja nigdy nie uważałem się za takiego człowieka, ale tam właśnie baczniejszą uwagę na to zwrócono, tak ocenioną. I wiecie co, ja myślę, że to jest tak, że oni, im czasami brakuje tych zasad. Jeżeli chcesz korzystać z wolności, co jest coś pięknego, oczywiście coś pięknego, ale korzystać nawet z tego, że możesz robić właściwie dużo. Musisz mieć pewne zasady, które nie tylko cię ograniczą, ale pokazują, że to twoje życie ma sens i jest po prostu właściwe, jest dobre. Majana, przepraszam, że tak bardzo dużo na ten temat odpowiedziałem. Bardzo proszę. Szymon Kozupa, Telewizja Trwam. Ja zapytam, jak już mówimy o tej tożsamości narodowej Polaków, która z jednej strony jest budowana przez nasze domy rodzinne, to ja zapytam o tę tożsamość, którą buduje też tutaj miejscowe media, środowisko Fundacji Lux Veritatis, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Ona z jednej strony pobudza działalność studencką, to na pewno, natomiast z drugiej strony też działa na właśnie tej przestrzeni medialnej, chociażby przeciwdziałając pedagogice wstydu, o której dzisiaj dużo też mówiliśmy na tej konferencji. Jakie te najważniejsze działania, panie doktorze, są tutaj, tego środowiska w kontekście właśnie budowania tożsamości narodowej Polaków i przeciwdziałania tej pedagogice wstydu? Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawe pytanie. Wie pan co? Ja myślę, że ta działalność jest związana nie tylko z tymi wykładami. Czasami te wykłady niektórzy traktują jako dopust Boży, to rzeczywiście, ale to jest jedna, jak gdyby jeden z kierunków. Ale różnego rodzaju warsztaty. Wy często spotykacie się może z młodzieżą. Wy nawet może nieświadomie, przekazujecie im pewne wartości, to powoduje, że wy się bardziej utożsamiacie czy uświadamiacie w swoich jak gdyby zasadach. Jeśli chodzi o działalność uczelni, o to, co pan pytał, ja myślę, że to nie tylko ta działalność, te warsztaty, te wykłady, ale proszę zobaczyć, taka działalność poza jak gdyby stricte uczelniana, popieranie różnych inicjatyw tutaj studenckich. Natomiast ja mogę na przykład mówić za to, co robi, jaki jest kierunek działania RODM-u, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, za który ja odpowiadam. To są dwa czy trzy kierunki i właśnie
Przyznam się, że ten jeden kierunek związany z zajęciami dla uczniów, warsztatami, konkursami jest mi bardzo bliski. Ja wraz z pracownikami, czy właśnie tutaj na pewno, czy większość znacie, to są również wykładowcy wyższej szkoły, staramy się w sposób bardzo ciekawy przedstawić takie momenty w historii Polski, które były w pewien sposób przełomowe. Na przykład 89. Wiecie co? Najbardziej mnie to zdrażniło, przepraszam za taki kolokwializm, kiedy w szkołach się dowiedziałem, że na przykład dość często historia czy WOS dochodzi do lat 80. Jeszcze tam coś wspomina się o Solidarności, ale później już się nie mówi w szkole właśnie o stanie wojennym, czy zabraknie czasu, czy po prostu nauczycielowi no, mniej się chce, bo to już jest koniec roku szkolnego. I na przykład nic się nie mówi o 89 roku. O pięknej naszej karcie 89-90 rok. Trzeba pamiętać, że to my byliśmy pierwsi. My byliśmy jak ten saper na polu minowym, który próbował rozminować ten system komunistyczny. I my mało dbamy o pokazaniu tego wydarzenia i większość z was, czy duża część, na przykład nawet polskiej młodzieży, upadek komunizmu, czyli zburzenie muru berlińskiego. To jest no, dla mnie pewna porażka nawet polskiego systemu edukacyjnego. I my trafiamy. Są wykłady na przykład Polacy ratujących Żydów. Ja również mam na przykład Polska droga do NATO. Jeszcze ostatnio bardzo popularny terroryzm, cyberterroryzm, a bezpieczeństwo Polski. Właśnie te tematy, ale one sięgają również trochę historii współczesnej Polski. I to nasze jest posłannictwo, żebyśmy wypełnili tą lukę. Ja mam nadzieję, że po zmianach, no, mam nadzieję, że dobrych, w szkolnictwie no, ta luka zostanie również no, na tym poziomie średniej szkoły no, załatana. Mam nadzieję. Po prostu my w to staramy się to robić. Konkursy są, również wykłady, odczyty, różne formy. Mam nadzieję, że każdy coś znajdzie i serdecznie zapraszam wszystkich na tego typu imprezy i na tę inicjatywę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, jeszcze następne pytanie. Szczęść Boże, panie doktorze. Sadzikowski Jakub, student pierwszego roku informatyki. Dokładnie śledziłem pana wykład na temat zaangażowania naszej uczelni w sprawy świadomości i polityki historycznej. Jako student pierwszego roku w imieniu swoim i moich kolegów, którzy tutaj przebywają też z pierwszego roku, chciałem się zapytać, jakie są najbliższe planowane inicjatywy, jeśli chodzi o zaangażowanie WSK SIM-u i Fundacji Lux Veritatis w kształtowanie nowej polityki historycznej w naszym kraju. Wiem, że już wcześniej było wiele projektów i jednym z nich jest nasze wspaniałe kółko strzeleckie, które nawiązuje do tradycji Piłsudczyków. A to Związek Strzelecki, kółko, to nie, Związek Strzelecki. Znaczy, na chwilę obecną ma jeszcze formę kameralną, ale widzę, że coraz bardziej się rozrasta. I to naprawdę wspaniała inicjatywa, dlatego polecam ją szczególnie moim kolegom i koleżankom. Bardzo dziękuję. Dobrze. Rzeczywiście to, co pan stwierdził, ma pewne odzwierciedlenie, jeśli chodzi o działalność. Ja myślę, to znaczy nie. To, co mówiłem na wykładzie, ten, jak byłem właśnie we Francji, ten wykład tego francuskiego profesora tak mi zapadł w pamięci właśnie o działalności oddolnej. Jeżeli wy będziecie brać odpowiedzialność, będziecie podejmować różne inicjatywy, to będziecie te inicjatywy kształtować według własnego uznania, według własnego zapotrzebowania. I to pozwoli wam bardziej żyć tym inicjatywami. Jak ktoś narzuca pewną kwestię, jest trudniej, no niektórych się przekona, a niektórych nie, ale jeżeli ty jesteś zaangażowany, to ty bardziej żyjesz tym. I właśnie to, co pan powiedział, właśnie te zaangażowanie w Związek Strzelecki powoduje poprzez to, że szkolicie się, no, biegacie z tymi czasami może nawet replikami broni, ale szkolicie w pewnym
stopniu. Również oprócz tego jest historia, prawda? Są krótkie jakieś zajęcia, dyskutujecie na tym. Patron, kto to był? Dlaczego mamy taką tradycję wojskową? Słuchajcie, to powoduje, że wy odkrywacie w sobie te pokłady polskości. Panie doktorze, bardzo dziękuję za udział w briefingu. Dziękuję wszystkim dziennikarzom. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, wszystkim dziennikarzom dziękuję za zadawanie pytań i wszystkim Państwu za obecność. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.